Hola a todos, cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie ¿Qué hora es?, czyli która jest godzina? Zwróćcie uwagę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie ¿Qué hora es?, czyli która godzina jest, mogę udzielić odpowiedzi na dwa sposoby. W tym przypadku es la odpowiem tylko, jeżeli będzie godzina pierwsza. Dlatego, że godzina pierwsza jest jakby czymś pojedynczym. W związku z tym używam właśnie tego czasownika es, który pochodzi od ser. A dlaczego rodzajnik la? Dlatego, że słowo godzina właśnie kończy się na a i jest żeńskie. La hora, czyli godzina. Es la una. Jest pierwsza. I tylko w tym przypadku posłużę się właśnie tą formą es la. Jeżeli będziemy mieli godzinę drugą, trzecią, dziewiątą, siedemnastą i tak dalej, to już jest coś mnogiego. To jest coś więcej niż jeden. Dlatego w mianie ulegnie czasownik es, który służy do odmiany trzeciej osoby liczby pojedynczej, zamienia się na son, czyli coś, co używamy do formy trzeciej osoby liczby mnogiej, oraz zmianie ulega rodzajnik. Zamiast la dla liczby pojedynczej mamy las dla liczby mnogiej. I dosłownie to znaczy są drugie, są trzy, są cztery godziny, jest 17 godzin. Zawsze do czegoś mnogiego będziemy używali tej formy. Son las dos, son las tres, son las cuatro i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że do każdego liczebnika dos, tres, cuatro, cinco, jeżeli dodacie las, czyli las dos, las tres, las cuatro, to wyjdzie Wam godzina. Druga, trzecia, czwarta, piąta i tak dalej. System raczej będzie 12-godzinny, a nie 24, chociaż oczywiście możecie usłyszeć też w sytuacjach może odrobinę bardziej oficjalnych coś takiego jak son las 17, czyli jest 17. Raczej będzie się mówiło son las 5, czyli jest piąta. Za chwilę sobie zobaczymy, jak to wygląda dokładniej. Narysowałem tutaj zegar, żeby ułatwić Wam zrozumienie, jak konstruować właśnie odpowiedź na pytanie ¿Qué hora es? Jak już wiecie, mamy es, la, una albo son, las i każda inna godzina, ale uwaga, jeżeli godzina jest punktualna, zaznaczam to tutaj na zegarze, powiem wtedy en punto. Mogę to dodać, ale nie muszę. To oznacza w punkt, czyli jest punkt druga. Son las dos, en punto. Son las cinco, en punto. Jest punkt piąta. I teraz co robię? Dzielę sobie zegar na dwie równe połowy i zawsze, kiedy duża wskazówka będzie na tej połowie zegara, będę dodawał minuty poprzez literkę I, czyli Y. Na przykład son las dos y cinco, jeżeli będzie 5 po drugiej, son las tres y diez, jeżeli będzie 10 po drugiej, albo son las tres y cuarto, czyli jest 15 po trzeciej. Zwróćcie uwagę, ja może zapiszę tutaj to słowo cuarto, czyli kwadrans. Piszemy w ten sposób, wymawiamy cuarto, jest to bardzo podobne do cuatro, czyli cztery. Litera ry i ty tylko są przestawione ze sobą, więc tutaj uwaga. Jeżeli duża wskazówka zegara powędruje na 20, będę chciał powiedzieć na przykład jest 20 po szóstej, powiem son las seis i 20. Znowu poprzez literkę I, ponieważ jesteśmy cały czas na tej połowie zegara. W przypadku tutaj, gdy duża wskazówka będzie w tym miejscu, czyli na 25 i będziemy mieli godzinę np. 7.25, powiem son las 7 i 25. A gdy duża wskazówka zawędruje tu, czyli dokładnie na połowę zegara, oczywiście dodam poprzez I, ale ze słowem media. Media oznacza połowę. Czyli jeżeli będę miał 6.30, powiem son las seis y media, albo son las ocho y media, czyli jest w pół do dziewiątej, czyli jest 8:30. I teraz, kiedy przechodzimy na drugą stronę zegara i duża wskazówka będzie w tym miejscu, czyli chcemy powiedzieć za 25, na przykład 6:00, wtedy troszeczkę zmienimy sposób konstruowania tej godziny, bowiem będziemy posługiwać się słówkiem menos, które oznacza
minus. I zwróćcie uwagę, godzina za 25 szósta, tak jak w języku polskim powiem, jest szósta minus 25 minut. A będzie to brzmiało son las seis menos 25. Kolejny przypadek, kiedy duża wskazówka będzie na przykład w tym miejscu i będę chciał powiedzieć jest za 27, wtedy powiem jest 7 minus 20 minut, czyli son las 7 menos 20. Kiedy duża wskazówka zegara znajdzie się w tym miejscu, czyli będzie wskazywała godzinę za 15:09, powiedzmy, posłużę się tym słowem kwadrans, czyli quarto. I za 15:09 będzie to brzmiało son las 9, czyli jest 9, menos quarto, minus kwadrans, czyli za 15:09. I kolejna duża wskazówka, wędruje sobie dalej, powiedzmy jest w tym miejscu, mamy godzinę za 5:10, czyli powiem jest 10 minus 5 minut, son las 10 menos 5. Ktoś może też powiedzieć, skoro mam zdanie son las 6, czyli jest 6, to skąd mam wiedzieć, czy mówię o godzinie porannej, czy o popołudniowo-wieczornej? Otóż z pomocą przychodzą nam te wyrażenia de la mañana, de la tarde oraz de la noche. Będę je zawsze dodawał do godziny. Jest to odpowiednik angielskiego AM oraz PM. Mówię w ten sposób, bo tak w Ameryce Południowej też się oznacza godzinę. Mogę powiedzieć son las 6 AM, czyli jest 6 przed południem, czyli rano, albo son las 6 PM. Jest 6 po południu, wieczorem, ale to tylko w Ameryce Południowej raczej. Natomiast w Hiszpanii dodamy do tego son las 6 de la mañana i to będzie oznaczało jest 6 rano, albo son las 6 de la tarde, jest 6 po południu, albo to wyrażenie może w przypadku jakiejś późniejszej godziny, na przykład son las 10, jest 10 de la noche, jest 10 w nocy, czyli późno wieczorem. Gdy mówimy o godzinach, możemy również spotkać pytanie: a qué hora coś tam robisz? To oznacza o której godzinie coś tam robisz. Zwróćcie uwagę, że pytanie która godzina, czyli qué hora es, brzmi inaczej niż a qué hora. Pojawia się tutaj przyimek a i to oznacza o której godzinie. Na przykład mogę powiedzieć a qué hora tienes las clases, o której godzinie masz zajęcia, albo a qué hora empiezas el trabajo, o której godzinie zaczynasz pracę. I odpowiedź będzie brzmiała w ten sposób: a la una albo a las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete i tak dalej, i tak dalej. W przypadku każdej godziny, która nie jest pierwszą, posłużę się właśnie tą formą. I oczywiście później mogę dodać na przykład a las seis de la mañana, o szóstej rano, a las tres de la tarde, o trzeciej po południu, albo a las diez de la noche, o dziesiątej w nocy. A las 8 de la mañana tengo las clases. O 8 rano mam zajęcia. Empiezo el trabajo a las 7 y media. Zaczynam pracę o 7:30. Żeby mówić o jakimś przedziale czasowym, mogę też wyrazić to na dwa sposoby. Zobaczcie pierwszy: de 8 a 9, czyli od 8 do 9. Na przykład tengo las clases de 8 a 9. A druga opcja to taka, kiedy używamy rodzajnika przed godziną i zwróćcie uwagę, że wtedy jest taka wersja rozszerzona: desde las 8 hasta las 9. Od 8 do 9 znaczy dokładnie to samo co to, tylko trochę inna forma gramatyczna. Jeżeli używacie przed godziną właśnie tego rodzajnika, potrzebujecie użyć desde i hasta. Na przykład mogę powiedzieć zdanie: trabajo de 8 a 16. Pracuję od 8 do 16, albo trabajo desde las 8 de la mañana. Pracuję od 8 rano hasta las 4 de la tarde, do 4 po południu. I jeszcze na koniec takie ciekawostki z języka mówionego, powiedzmy. Godzina 7:57, mogę w klasyczny sposób wyrazić tę godzinę oczywiście jak? Ano, mówiąc son las 8 menos 3, czyli jest za 3 ósma. Ale w języku mówionym mogę powiedzieć son casi las 8, czyli jest prawie, ze słówkiem casi, ósma. A w tym przypadku 2 po drugiej, 2 minuty po drugiej w klasyczny sposób. Son las dos i dos, jest druga i 2 minuty. Albo mogę powiedzieć son las dos pasadas, czyli jest po drugiej. Dosłownie to oznacza
jest druga minięta, przekroczona już ta godzina, albo son las dos y pico, jest druga i trochę, i jakieś tam minuty z minutami. I tak w języku mówionym też możecie usłyszeć, że te godziny się konstruuje. I na koniec zadanie dla Was, aby jeszcze raz przez to przejść, przećwiczyć sobie, jak wyrazić po hiszpańsku qué hora es, która jest godzina. W tym, tym oraz tym przypadku zostawiajcie odpowiedzi w komentarzach. Ja tymczasem z Wami się żegnam i czekam na Wasze odpowiedzi. Hasta luego, do zobaczenia.